Witajcie, przyjaciele. Nie tak dawno, bo zaledwie 29 października YouTube'owy kanał The TTV Channel podzielił się z nami ciekawą informacją na temat poruszenia tematyki pierwszej generacji Bionicle na łamach 85 numeru zagranicznego fanowskiego miesięcznika LEGO znanego jako Blox Magazine. Jako że na dobiegający już powoli końca rok 2021 przypada 20. rocznica serii, osoby odpowiedzialne za magazyn postanowiły poświęcić kilka jego stron historii początków tejże w oparciu o wywiad z twórcami. Poczytamy więc m.in. o tym, jak Boneheads of Wood Island wyewoluowało w najważniejszą serię w historii LEGO, bez której nie mielibyśmy dziś Ninjago czy innych obecnie wydawanych serii. Jak widzicie na załączonej grafice, okładkę numeru wieńczyć będzie art przedstawiający szóstkę Toamata. No, w zasadzie to piątkę, gdyż, świadomie podkreślam, autorzy arta zdecydowali się zastąpić Gali jej wersją Nuwa. Z tego co wiem, nie podzielili się powodem takowej decyzji, ale obstawiam, że problemem mogła być gryząca się z maskami pozostałych bohaterów transparentność maski Kaukau noszonej przez Gali. Już od dnia 29 października, czyli od dnia, w którym nagrywam ten materiał, możliwym jest składanie zamówień na stronie www.blogsmag.com. Cena to 7 funtów, czyli jeżeli nie pomieszałem przeliczników, jakieś 38 zł z groszami. Wartym wspomnienia jest także możliwość zamówienia limitowanego plakatu z grafiką z okładki, oczyszczoną z wszelakich napisów, jakie ją tam zasłaniają. Widać, że twórcom magazynu bardzo zależy na tym, by wieści o nowym numerze dotarły możliwie sprawnie do fandomu Bionicle. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam na wcześniej wspomnianą stronkę. Na koniec wspomnę jeszcze o możliwości wykupienia subskrypcji, jako że każdy, kto zdecyduje się na nią przed 23 grudnia, będzie mógł wziąć udział w loterii, której główną nagrodą jest gift karta do sklepu LEGO Store o wartości 1000 funtów, co osobiście polecam przeliczyć na złotówki, wtedy ta suma robi o wiele większe wrażenie. Zwłaszcza, że jak pisałem już na moim Facebooku, 28 października nasz kraj wzbogacił się o kolejny takowy sklep we Wrocławiu. Jeżeli chcecie bardziej zagłębić się w temat, to w opisie tego filmu zamieszczę link do oficjalnej strony magazynu, skąd składać można zamówienia, maila kontaktowego, na który zadawać można autorom miesięcznika ewentualne pytania, a także zalinkuję wam oryginalny film na kanale TTV, o który odbieram to nagranie. Tymczasem to by było na tyle, także ja już się z wami żegnam i do następnego filmu. Trzymajcie się!